powstał 124 lata temu. Wówczas Polski nie było na mapie Europy i świata. Powstał dlatego, że dr Henry Jordan był wielkim patriotą i wiedział, jak wychowywać młodzież, aby w przyszłości walczyła o wolną Polskę, o niepodległość. I dlatego też stworzył park jak gdyby w dwóch częściach. Jedna część to była część sportowa, gdzie młodzież fizycznie kształtowała, dorastała, prawda? A druga część historyczna, ta część, w której się znajdujemy, było 44 popiersia sławnych Polaków wówczas, 120 lat temu. Oczywiście w czasie II wojny światowej wszystkie te pomniki zostały zabrane rozkazem Hansa Franka, uratowało się 25. Ja w skrócie powiem, dlaczego ta galeria powstała teraz. Kiedy kończył się XX wiek, dwa lata przed końcem XX wieku, postanowiłem upamiętnić właśnie w tym parku, w którym znalazłem się to w stanie wojennym tutaj, nie mając pracy. I pomyślałem sobie, przecież XX wiek to najpotworniejszy w historii Polski, bo dwie potworne wojny, dwukrotna utrata niepodległości, a to czas, w którym było no, strasznie dużo wspaniałych postaci. Szczególnie w XX wieku, w czasie II wojny światowej, w czasie I wojny światowej. I postanowiłem upamiętnić tutaj właśnie pomnikami te największe postacie i zacząłem od marszałka Piłsudskiego, Jana Pawła II, prymasa tysiąclecia i tak z kolei przeszedłem w tą stronę i tych pomników powstało już 19 w ciągu 14 lat. Tam w tą ostatnią niedzielę został odsunięty pomnik Danuty Siedzikówny-Inki, tam z boku, obok pomnika Zdzisława Peszkowskiego. Tutaj postanowiłem przy głównej alei upamiętnić jak gdyby tych najwybitniejszych postaci wojskowych, to znaczy się począwszy od generała Andersa, generała Nila, rotmistrza Pileckiego, generała Maczka. Była to ciekawa historia z generałem Maczkiem. Ostatnio, niedawno pan pułkownik był w odsłonięcie generała Okulickiego. A tam jeszcze jest jeden postument, na którym stanie w przyszłym roku 1 lub 17 września generał Sosabowski, więc dołączy do tego, prawda, tutaj panteonu właśnie. Będzie to tu pięciu generałów. Co do Maczka, proszę Państwa, ja będąc, miałem to szczęście, że byłem radnym pierwszej kadencji Rady Miasta Krakowa, tworzyliśmy samorząd i wówczas padła propozycja, aby uhonorować generała Maczka, nadać mu honorowe obywatelstwo miasta Krakowa i w ten to sposób zaczęła się moja jak gdyby wiedza o generale już wówczas w 92 roku i oczywiście zaplanowałem go, że go postawię, ale czekał 3 lata czekał, żeby go postawić. Tam jest tabliczka znamienna, dlaczego ja go musiałem ufundować, ale tego Państwu nie powiem, bo mamy takie czasy, że trzeba się domyślić, dlaczego ktoś jest niehonorowy i nie dotrzymał słowa, ale to jest ważna sprawa dla historii. Tylko nadmieniam, że zawsze ci generałowie, ci przywódcy wojskowi II Rzeczypospolitej, oni zawsze na pierwszym planie mieli słowa Bóg, honor i ojczyzna. Honor, wiadomo, co to jest dla żołnierza, Bóg i ojczyzna. Dlatego ja tutaj upamiętniłem te wielkie postacie. Niech dają tutaj lekcje historii młodym pokoleniom, które tu przychodzą. Została jak gdyby przygotowana teka edukacyjna przez IPN i tutaj będą nauczyciele wykładać historii o II wojnie światowej. To tak w skrócie, bo deszcz pada. Cieszę się bardzo, że pan pułkownik tutaj właśnie przyprowadził Państwa do tego panteonu, bo naprawdę jest tutaj po co przyjść, a tym bardziej latem, kiedy jest pięknie i można odpocząć, a przy okazji zapoznać się z tymi wielkimi postaciami, przenieść się w ten czas, jaki to był potworny czas w czasie II wojny i po wojnie, zresztą ile tu osób zginęło, stoi tam rotmistrz Pilecki i tak dalej. Przyjeżdżają rodziny tych żyjących jeszcze tych bohaterów, które tutaj pomniki stoją zawsze na odsłonięcie kolejnych pomników. I cieszę się bardzo, że widzę tą jedną gwiazdkę więcej, bo jeszcze niedawno przecież pan, będąc majorem, tutaj dyrygował przy generale wszystkim. Pan generał Wiziecki zresztą, on tu jak gdyby zapoczątkował taką musztrę wojskową i tutaj w tej chwili asysta wojskowa tutaj jest no, przy każdym odsłonięciu pomników od wielu lat.
I mam nadzieję, panie pułkowniku, że teraz już pan będzie tutaj do nas przyprowadzał tych... Mam nadzieję, że nic się nie zmieni. Tak, że się nie zmieni i że będziemy tutaj mieli zawsze jakieś święto. Jeszcze może powiem ciekawą rzecz, którą chciałbym zrealizować jako człowiek, który tutaj w tym parku jest 30 lat, że wpadłem na taki pomysł, żeby przywrócić ten park jakby do działalności II Rzeczypospolitej, bo przecież przed wojną, przed pierwszą wojną światową, po pierwszej wojnie światowej tutaj odbywały się największe uroczystości patriotyczne i wojskowe. I zaproponuję miastu, marszałkowi i wojewodzie, żeby 3 maja nie na plac Matejki, tylko właśnie tutaj do tego panteonu i tutaj na tym parku, żeby to się wszystko odbywało. Tym bardziej, że twórca konstytucji, jest tutaj pierwszy pomnik zaraz za tym drzewem, Kołłątaja, więc jest gdzie przyjść i do kogo przyjść. Także bardzo serdecznie dziękuję. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.